že lubię. A ty? A co robisz później? Rozmawiałam z ludźmi, żeby się wymknąć. Na samki. Brzmi fajnie. O czym jest Curtis i Żmija 2? No więc dwóch byłych komandosów na własną rękę walczy ze złem. Tym razem chodzi chyba o rosyjskich szpiegów czy coś. To ciekawsze niż się spodziewałam. No i ten młodszy, Żmija, jest ninją. Straszny z niego twardziel. A ile ma lat w pierwszym filmie? 10. Czekaj, a ile ich w ogóle nakręcili? Chyba 4? Rany. Joel widział ostatni w kinie. Niezła jazda, co? Tak. Myślisz, że ktoś na świecie jeszcze kręci filmy? No pewnie. Skąd wiesz? Może wszyscy są jak my. Próbują tylko przeżyć z dnia na dzień. No, ja piszę nową muzykę, więc jeśli ktoś ma kamerę... Chwila, czekaj. Są jakieś piosenki autorstwa Eli? Dlaczego mi żadnej nie zagrałaś? No, nie wiem. No weź, zagrasz mi jedną? Dziś? Przemyślę to.
Ale smród. To chyba sprawka zarażonych. Ilu potrzeba, żeby zabić łosia? Co najmniej jednego. Gdzie oni się pochowali? Znajdźmy ich. Słyszę ich w środku. Jak oni tam do chuja wleźli? A co ważniejsze, jak my tam wejdziemy? Widzę sporo różnych tropów. Jak myślisz? Dziel i rządź? Jednego po drugim. Niezły plan. Dina, tędy. Biegacz. Już po nim. Jeden zdjęty. Dzieli rządź, tak? Zobaczmy, czy uda nam się przejść na tyły marketu. Dobry pomysł. Niezły rzut tak w ogóle. Dzięki. Wejście było zabarykadowane. Jak ten biegacz tu wlazł? Tak.
Dobre pytanie. Jaki jest twój rekord zarażonych zabitych na jednym patrolu? To musiało być na patrolu, na którym byłam z Joelem z rok temu. Było ich chyba kilkunastu. A twój? Kiedyś skosiłam chyba 20. To była cała grupa. Kurwa. Może dziś ustanowisz swój nowy rekord. Dina? Tędy. Więcej nie zobaczę. Bądźmy cicho.